Jest lipiec, są ogromne promocje na Steamie na DLC do Eurotrucka, ale ty jak zawsze nie masz hajsu w swoim portfelu. Ale dziś ta zła pasta się zmienia po stary, daje ci dychę, mama dokłada ci drugą, a dodatkowo zakłada do swojej skarbonki, a tam są zarąbiste oszczędności życia. To jest ten moment, to jest ta chwila, odpala Steama, już masz kupować DLC, ale nagle w sumie to nie wiesz które, bo... W sumie możesz kupić sobie jedno, ale które to już nie wiesz. Dzisiaj wam powiem, które DLC najlepiej kupić jako pierwsze, albo na przykład jak już macie jakieś DLC, to jakie kupić kolejne, jakie są ich plusy, jakie minusy i tak dalej. Wszystko dobierzemy idealnie pod twój indywidualny gust. A to wszystko w dzisiejszym filmiku, więc jeżeli chcesz go obejrzeć do końca, zostaw łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, lecimy z reklamkami i go! Ty, myślisz, że nie widzę, że teraz chciałeś przewinąć tą reklamę? Co ty myślisz, że co, że ja głupi jestem? No, to się ogarnij i obejrzyj reklamę do końca. Cześć kochani, bo jest taki portal Eneba i tam możecie sobie kupić gry po totalnej taniosce, bez przepłacania na Steamie i w sklepie. Dodatkowo znajdziecie tam specjalną kategorię symulatory, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Ja razem z Masią Szarem robimy to w zakupy i ty też musisz. Żeby wiedzieć, które DLC najlepiej kupić, musimy odpowiedzieć sobie na trzy bardzo ważne pytania. Po pierwsze, czy mamy jakiś wysublimowany gust, czy lubimy bardziej drogi, na przykład na tym DLC takie autostradowe, czy landówki, takie krajówki, czy nie robi dla nas żadnej różnicy. Ogólnie, czy lubimy jakieś krajobrazy na drogach, czy raczej jedziemy i nas nie interesuje, co jest po prawo i po lewo. No i ogólnie, jakie DLC mamy i ile pieniędzy na te DLC mamy. Jak już sobie odpowiedzieliśmy na te trzy ważne pytania, to już będzie nam łatwiej zrecenzować wszystkie dodatki. A zacznijmy sobie od Going Easta, kochani. Going East to jest bardzo budżetowy DLC, tanie. No i tu możemy zakończyć ten opis, bo nic więcej tutaj nie ma. No ogólnie to bardzo słabe DLC. No wprawdzie wyszło w 2013 roku, więc rok po premierze Eurotrucka, więc dużo nie powinniśmy też wymagać, ale mogliby w końcu je jakoś zaktualizować czy coś. No, bo jest słabe. Brzydko wygląda, szału nie ma. I wam ogólnie powiem, że oprócz tego, że na promocji można je wyrwać za całe 5,99, to w ogóle nie polecajka. No i to, że będziecie mieć Warszawę, Lublin, Białystok, wiesz, Polacy się cieszą, co nie? Ale to jest tak bedziewnie wykonane. Gdyby nie modyfikacje, to naprawdę nic by nie było. Później mamy Skandynawię, kochani. Skandynawia super DLC, to było chyba pierwsze DLC, jakie sam kupiłem. Bardzo fajna, tania sprawa. Do dyszki na promocji na luzie wyrwiecie. Wyszło już w 2015 roku i to już jest DLC, to jest dodatek z prawdziwego zdarzenia. Bardzo fajny, fajna modyfikacja. Dużo nowych rzeczy, nie tylko mapa, ale również nowe naczepy doszły, nowe firmy i tak dalej, więc jakby modyfikacja stara, ale bardzo dobrze wykonana. To jest taka modyfikacja, może bym powiedział, że tam nie ma jakichś arcy super widoków. Drogi są bardzo zróżnicowane i są landówki, i są autostrady. Ale na przykład właśnie Skandynawia jest bardzo fajna, żeby troszeczkę się pomęczyć, bo drogi są tam często pod górkę, często kręte, więc tam musicie mieć jakiekolwiek umiejętności jazdy w Eurotrucku, więc jeżeli ktoś na przykład chce się sprawdzić, na przykład z dużymi, długimi naczepami ponadwymiarowymi, to tam jest bardzo odpowiednie miejsce na to. Ogólnie polecam Skandynawię dla ludzi, których znudziła zwykła jazda w Eurotrucku, tylko potrzebują jakichś wyzwań. Polecam. 5 grudnia 2016 roku, co się może stać złego? Wyszła Francja do Eurotrucka. Mi się wydaje, że Francja jest jakoś tak mało doceniana, że mało osób o niej tak jakoś pamięta. W sumie nie wiem dlaczego. Ogólnie dodana jest po prostu Francja i dużo bardzo miejscowości we Francji. Bardzo ładne widoki są akurat we Francji, w porównaniu do Skandynawii, których tych widoków jakoś arcy dużo nie ma, to we Francji tych widoków jest bardzo dużo. Drogi są też bardzo zróżnicowane i landówki są tam różne i autostradki różne, nie da się tak konkretnie powiedzieć, czego jest tam więcej. Te DLC bardzo postawiło właśnie na wygląd, ale to nadal jest zwykła jazda po Europie, tylko że macie bardzo ładne widoki po lewo i po prawo. DLC Italia równo wyszło rok później, w 2017 roku i tam, kochani, to było jedno z moich ulubionych DLC przez bardzo długi okres czasu. Dlaczego? Po pierwsze, mega dużo autostrad. Te autostradki na Italii po prostu przez całą długość Włoch są takie piękne autostradki, też przez takie tunele i tak dalej, naprawdę kozacka sprawa. Jeżeli chcecie się konkretnie rozpędzić, to właśnie tam bardzo polecam. Również te widoki możecie fajnie zauważyć, ale z autostradki raczej też czasami ciężko to ogarnąć. Tych landówek tam jest już mniej, więc możemy powiedzieć, że to jest takie DLC bardziej autostradowe niż landówkowe, ale naprawdę bardzo fajne,
szczególnie, że teraz dodali tą Sycylię, te wyspy tam też przy Włoszech i to też bardzo fajnie wygląda i fajnie działa. Bardzo polecam te DLC i ono też nie jest drogie, on nadal nie jest drogie, więc możecie sobie je śmiało pewnie wyrwać tak do 20 zł, bym powiedział nawet może. Beyond the Baltic Sea, na tym DLC powinien skupić się bardzo, ale to bardzo każdy Polak. Już mówię dlaczego. Te DLC, które dodaje nam Litwę, Łotwę, Estonię i Rosję, moim zdaniem bardzo dobrze odzwierciedla, jak powinno być wykonane Going East, bo naprawdę jeżdżąc po Litwie, Łotwie, Estonii czy tym kawałku Rosji, naprawdę czuć taki klimat polski właśnie. Dużo lądóweczek, bardzo dużo lądóweczek, autostradek właśnie jest tam mniej, takie troszeczkę przeciwieństwo Italii i naprawdę klimacik też jest taki fajny. Nie ma tam jakichś ogromnych widoków, no bo jakie są widoki w Łotwie, Estonii czy tam Rosji, co nie? Ale za to, kochani, powiem wam, że czuć ten klimat takich właśnie wschodnio-centralnej Europy. Naprawdę bardzo fajny klimacik tam jest. Ja wam powiem, że jak jeżdżę właśnie po tym DLC, to czuję się jak na takiej dobrze wykonanej może w przyszłości w Polsce. Więc wam też bardzo, ale to bardzo polecam zagrać sobie na Beyond the Baltic Sea, jeżeli jesteście fanami takich krajówek i jazdy po Polsce. Road to the Black Sea to jest kolejne DLC, jakie wyszło do Eurotracka i na przykład do tego DLC byłem taki nastawiony, tak... no spoko, ale mi się tak średnio podoba. Później zmieniłem zdanie, bo te DLC również posiada bardzo różnorodne drogi i lądówek jest tam sporo i autostradek również. Przede wszystkim tam uważam, że te DLC jest jedno z najlepiej, jak nie najlepiej wykonanym DLC pod względem wyglądowym. Naprawdę te tereny, te rozbudowane różne drogi, miasta, takie mniejsze miasta, wsie, no powiem wam, robi wrażenie. A ogólnie powiem wam, że mam takie przeświadczenie, że właśnie ta Turcja, Droga do Morza Czarnego, jest najlepszym DLC aktualnie, jakie wyszło do Euro Truck Simulator 2 i jest nawet lepszy od Iberii. Ale zaraz sobie właśnie do tej Iberii przejdziemy. Iberia też bardzo fajna modyfikacja, oczywiście dodaje nam Hiszpanię i Portugalię, ale ja na przykład fanem Iberii zbytnio nie jestem. Uważam, że Iberia to jest taka lepsza wersja Italii, że ogólnie tam też są budynki takie, wiadomo, jak z Włoch, tam Hiszpanie, takie wiecie, letnie i tak dalej, te tereny są takie bardziej niektóre opustoszałe, ale nie wiem, albo nie jestem fanem takich terenów, albo po prostu uważam, że Italii po prostu zostało tak trochę potraktowane po macoszemu. Jestem masa pięknych terenów, to muszę przyznać, naprawdę jest taki masa pięknych terenów, takich właśnie lądówkowych i nie tylko, ale ogólnie powiem wam, że nie jestem fanem Iberii. Nie wiem dlaczego, to jest moje subiektywne zdanie, ale uważam, że mapa zasługuje na drugie miejsce w topce wszystkich DLC, bo jest naprawdę ogromna Iberia i Portugalia w porównaniu na przykład do innych DLC, ale i tak uważam, że Turcja, Rumunia i tak dalej, better. No i teraz nasuwa się pytanie, w końcu no masz social, powiedz, które te DLC mam kupić? No bo ty nadal nie powiedziałeś. No i ja już wam tłumaczę, spokojnie. Patrzcie sobie na mapę wszystkich DLC, które aktualnie mamy stworzone. Ja ogólnie bardzo proponowałbym kupować DLC takie między sobą. Jak na przykład mamy kupionego Going Easta, prawda, to kupmy sobie od razu na przykład właśnie Road to the Black Sea albo Beyond the Baltic Sea. Ale jak na przykład mamy kupioną Francję albo Włochy, to kupujmy od razu tutaj, żeby nam się te wszystkie DLC ładnie łączyło, prawda? Żebyśmy na przykład nie kupili tutaj Hiszpanii, a tutaj na przykład nie kupili sobie Skandynawii albo Beyond the Baltic Sea, bo tu nie możemy przejechać przez Francję i się robią różne problemy. Tak samo na przykład nie kupujmy Road to the Black Sea, jeżeli mamy kupioną tylko Francję, prawda? Żeby te DLC tam się wszystkie ładnie łączyły, więc proponowałbym kupować je właśnie tak blisko. A jeżeli na przykład nie kupiliście żadnego DLC i zamierzacie kupić jakieś, to polecam dać tego piątaka za Going Easta, żeby mieć po prostu połączenie i kupić sobie Road to the Black Sea, po prostu te dwa DLC i kupić sobie Beyond the Baltic Sea. Jak kupicie te trzy DLC, to uważam, że będziecie mieli naprawdę fajny polski klimacik i dużo bardzo fajnych terenów. Bardzo zróżnicowana jest ta wschodnia część właśnie mapy Eurotrackowej. Jeżeli kupicie sobie te na zachód, czyli Francja, Iberia, Italia, to czujecie się tak bardziej może nie polsko, ale właśnie zagranicznie. Taka jest moja opinia, a jak kupicie sobie Skandynawię, to jesteście mistrzami kierownicy. No ja na waszym miejscu kupiłbym Polskę i Road to the Black Sea i Beyond the Baltic Sea. To są moje ulubione właśnie dwa DLC, Beyond the Baltic Sea i Road to the Black Sea. To jest moja opinia, ale wy napiszcie w komentarzu,
co wy byście kupili jako pierwsze DLC, albo komuś doradzili, albo co wy kupiliście jako pierwsze DLC, które według was DLC jest najlepsze, to wszystko możecie w komentarzu napisać, a ja wam serduszko przypnę. Koniecznie, kochani, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, zostawić tam dzwoneczka i zostawić lajka, jeśli chcecie więcej takich fajnych filmików. Możecie też napisać w komentarzu, jakie filmiki chcecie z Eurotracka. I kochani, wbijajcie również naszego Discorda, Kuchenna Flota Majstrzelowie24, nasz serwer widzów, i tam też reaktywujemy firmę widzów Eurotrack Simulator 2. Wszyscy wracają z urlopów i będziemy kręcić w wakacje kilometry. To na dziś tyle, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu i również wbijajcie na inne moje filmy na kanale, bo są bardzo fajne. Trzymajcie się, na razie!